Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacji do drugiej części gry Gothic pod tytułem Cetera. W poprzednim odcinku weszliśmy w trzeci rozdział. Straż dotarła do wioski, oczywiście w celu takim, żeby tę wioskę obronić przed nieprzyjacielem. Niestety duża część też tej ekipy, która tutaj dotarła, duża część po prostu nie dotarła. Po drodze zostali zaatakowani dwukrotnie, czy tam trzykrotnie przez jakichś tam wrogów. No i niestety, no, mniej więcej z połowa niestety straży nie dotarła tutaj do wioski, także szkoda. Co jeszcze poza tym? Rytuał odwrócenia nastąpił. Udało się wszystko zrobić, żeby ten rytuał zadziałał. Także wystarczy teraz jeszcze wrócić do kopalni. Ale widzę, że Loran coś chce od nas. Posiłki. Dobra robota. Takie coś trzeba uczcić. A najlepsze, co mi teraz przychodzi do głowy, byłaby dobra buteleczka wina i rzecz jasna... Swojski gulasz, Sali. Otóż to. Pomów o tym z moją żoną. Na pewno będzie potrzebowała do tego gulaszu jeszcze kilka składników. No dobrze, takie zadanko poboczne chyba nam się tutaj wkradło. Ktoś zechciałabyś może znowu ugotować swój wyśmienity gulasz? Pewnie, jeśli tylko przyniesiesz niezbędne składniki. A jakich ci brakuje? O, właściwie większość tutaj mam. Brakuje mi jedynie jeszcze szczawiu królewskiego i trzech roślin zwanych zębatym zielem. Gdzie je znajdę? Z tego co wiem, zębate ziele rośnie wyłącznie u podnóża masywu górskiego, gdzieś za świątynią Innosa. A szczaw królewski znajdziesz pewnie przy starym kamiennym kręgu. Okej, okay. Takie zadanko poboczne, oczywiście gulasz Sali znam już, co nie? No bo na początku właśnie modyfikacji skosztowaliśmy go i to niejednokrotnie. I teraz się zastanawiam, mam dwa zębate ziela, mam jeden szczaw królewski, czyli wychodzi na to, że mi tylko jedno zębate ziele brakuje. No nic, będzie trzeba się rozejrzeć. Zawsze jakoś tak starałem się to zbierać wszystko, ale no widocznie tylko dwa takie zębate ziele nam wleciały. Szczaw królewski mamy, także będziemy musieli jeszcze jedno sobie załatwić, ale to później, troszeczkę później. Bo musimy czym prędzej oczywiście iść do kopalni, nawet w sumie biec do kopalni. Szybki śledź nam z tym pomoże. I co z tymi kopaczami? No bo właśnie po to ten rytuał odwrócenia był, przecież nie? 12 kopaczy przemienionych w szkielety. Jeszcze dość pozytywnie nastawione były do nas. Nie atakowały nas i tak dalej, także no była duża szansa na to. I zobaczmy, co z nimi teraz się dzieje. Czy oni zostali po prostu już normalnie przywróceni do stanu, no takiego, w jakim byli. Nie wiem, chyba po prostu musimy iść do nich, tak? W sensie tutaj. Wiecie co? Może zapiszę. W sensie tutaj do tego pomieszczenia. No tak, no przecież mamy te runy do oddania. Tak? 12 blasków Innosa. I tak, Marvin tutaj, no bo niestety kraty mi się nie otwierają. Zabić. Nie. Ludzi. Tak, mistrzu. Nie żartuj sobie. Liam, to ja. Wróciłem i mam dla was ratunek przy sobie. Wkrótce nadejdą rządy Beliara. Liam, musisz z tym walczyć. Bądź silny. Sprzeciw się jego pokusom. Jeszcze tylko chwila. Proszę, to ci pomoże. Trzymaj się, wytrzymaj. Rozdam tylko resztę run i już do ciebie wracam. Dobra, jeszcze nas nie zaatakował, czyli jest nadzieja. I wszystkim po kolei my dajemy tą runę, oczywiście. Już prawie po prostu zapomniałem, że te runy dostawaliśmy, ale... Jest okej. Dla każdego oczywiście wystarczy. Także panowie, mam nadzieję, że na mnie tutaj zaraz nie wyskoczycie. Wszyscy. Naraz. Hej ty. Bo chciałbym ich uratować, nie? No po co to wszystko by tak to było? Musi się udać. Nową, silną,
bardzo silną energię. Halo? Tylko nadzieję, że to dobry znak. Nie wiem, co się wydarzyło. Nasza postać coś mówiła, jakoś za bardzo nie dosłyszałem tego wszystkiego. No dobrze, no i tak tutaj żadnego innego wyboru nie mamy, więc musimy przez kraty normalnie przejść. Robię sobie zapis, bo jest tutaj cieniostwór. To mnie w sumie dziwi. Ranny? Ranny jest, ale... Nawet nie chce mnie za bardzo tak atakować. Może nie budźmy go. Chyba nie jest to konieczne, żeby go pokonać, nie? Chociaż wiecie co? Nie wiem, co on tutaj robi, no cholery. Ej, co jest? Dobrze, że się wróciłem. Ale jakby się załadowali? Jak to jest? Ale czy oni... Już po nich? Nie wiem co teraz, bo... Bo nic nie wiem, niczego się tutaj nie mogę dowiedzieć. Liam nam nic nie może powiedzieć. Te szkielety nagle się pojawiły. Chciałem wrócić do maga? I... Nie wiem... Aha, dobra, on mnie teraz atakuje. Nie mam pojęcia. Nie chce nas zaczepić, ani nic. No oni tutaj wszyscy... Wszyscy prócz Liama, to też jest ciekawe. Co tu się w ogóle odwala? Poczekajcie, muszę... Muszę stąd pójść, wrócić chyba do... Wioski? Do maga? Będę mógł coś powiedzieć? W ogóle komukolwiek? Bo ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Wiecie co? Wczytam sobie to. I zobaczę, czy się teraz nic innego nie zadzieje. Albo postaram się po prostu posłuchać to, co się tam... To, co tam nasza postać mówiła i zobaczymy, bo... Może coś się też jednak mogło zbugować, nie? Jakoś tak inaczej... Bliżej siebie wszyscy stoją nagle, nie? Tak, inny ten szyk jest taki. Tych szkieletów. No nic, zobaczymy. Teraz. No trzeba jeszcze raz spróbować, bo troszkę się dziwnie coś tam zadziało. Izoto. Izosto. Wszystko? Podgłoszę sobie słuchawki. Mam tylko nadzieję, że to dobry znak. Halo, jest tu ktoś. Czyli my jakbyśmy, nie wiem, stracili jakąś przytomność czy coś. I skierowane było... Gdzieś tutaj kamera jakby, ale to nic, nie, no nic się tu nie wydarzyło takiego. I oni co, powinni się zaraz jakby pojawić? Poczekajcie, może pójdźmy do tyłu. Dobra, wiecie co zrobimy? Pójdziemy może jednak tam dalej. Tego pokonamy. Nie jest nam tu potrzebny. No bo tak, oni się jakby ładują. Do tamtego miejsca, jak odejdziemy na pewną odległość, co nie? Tylko dlaczego? Dobra, powiedzmy, że ich tam nie ma. Idziemy sprawdzić do kopalni, zobaczyć, czy wrócili na miejsce. Jak to tutaj wszystko wygląda? Może strażnik coś będzie wiedział, czy coś? Wszystko w porządku. Jak ty to zrobiłeś? Kopacze nagle wrócili do pracy i zachowują się... Jakby nigdy nic się nie stało. Kilka minut temu pojawili się w tej kopalni jakby znikąd i kompletnie nic nie pamiętają.
jak im opowiadałem, że dali drapaka, to nawet ich na śmiechy zbierało. No wyobraź to sobie. Myślą, że tylko sobie z nich żarty stroimy. Tylko ten Liam trochę marszczy czoło, tak jakby jest coś jeszcze pamiętał. No, ale najważniejsze, że znowu zasuwają. Naprawdę dobrze się spisałeś. Dziękuję. A to jeszcze nie koniec dobrych wieści dla ciebie. Talon obecnie przebywa w wiosce rybackiej i stoi tam na straży. Nawiasem mówiąc, Rodan też. Razem z tuzinem pozostałych wojaków. Co prawda z Talonem nie miałem jeszcze przyjemności rozmawiać, bo jednak bardziej mi zależało najpierw na tych runach, ale nadrobię stracone zaległości w drodze powrotnej. Bajecznie. To znaczy, że niedługo nareszcie się stąd wyniosę. A skoro Rodan wrócił, to na szczęście zastanie kopalnię taką, jaka była przed jego wymarszem. To dzięki twojej pomocy wszyscy kopacze pracują i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Mam wobec ciebie naprawdę wielki dług wdzięczności. Doprawdy, bardzo ci dziękuję. Czyli wszystko się dobrze skończyło, tylko po prostu to były jakby pozostałości po tych kopaczach, co nie? Że szkielety jakby zostały. Tylko po prostu ciekawiło mnie najbardziej to, że Liam tam był jako szkielet normalny jeszcze nadal. On jakby stał tam, nie? Dobra. Nic się tutaj takiego już więcej nie odwaliło, czyli oni normalnie wrócili do pracy i już? Tylko no, ale mamy zadanie. Prezenty i rytuał odwrócenia. Przygotowanie do rytuału, to znaczy bardziej chyba. Zastój w kopalni również. Wszystko jest tutaj elegancko ogarnięte, jeżeli chodzi o kopalnię, nie? Także... Talon. Właśnie. To też zadanie, akurat z nim. Więc Talonowi będziemy musieli powiedzieć o to, żeby... No przyszedł tutaj do Brenta. Zadanie pewnie będzie wtedy wykonane. No nic, możemy chyba w sumie wrócić. Raczej tutaj, jeżeli już... Możemy chyba wrócić do wioski. Ale jeżeli już, no to może z Liamem jedynie byśmy mogli porozmawiać. Nie wiem, jeszcze sobie pochodźmy tutaj chwilkę, zaraz wrócimy do wioski. Wiecie, nie chcę niczego też tutaj jakby ominąć, bo może coś jednak jakaś zmianka będzie, czy coś takiego. I mówię, jeżeli już, no to do Liama możemy sobie pójść. I sprawdzić, czy nie będzie nic nam chciał powiedzieć. I tak w sumie idziemy w tę stronę, bo wyjdziemy sobie plażą, co nie? Będzie bliżej do wioski. Ale no wiecie. Dobra, ten mnie uczy zręczności do 60, czyli u niego już ten ponad próg jest. I uczyłem się chyba następnej zręczności. A, bo czekajcie, muszę pierścień założyć, bo ostatnio go zamieniałem. I Bomata musimy jeszcze sprawdzić u kupca, co ma nowego. Uczyliśmy się zręczności u myśliwego, także będzie można się właśnie więcej tej zręczności teraz chyba jeszcze nauczyć, bo u niego jeszcze tego progu nie przekroczyliśmy. Jest Liam. Liam, nie? Jak się czujesz? O, jest wzmianka. Mając mięso na swoich kościach. Czyli to nie był tylko zły sen? Nie, ale już po wszystkim. Dzięki twojej pomocy udało nam się na dodatek uratować wszystkich kopaczy. Skoro tak mówisz, ja tylko przypominam sobie te dziwne głosy w mojej głowie. Teraz już minęły na szczęście. Dzięki Imnosowi. Skoro już wspomniałeś o głosach, utkwiło ci coś może przypadkiem w pamięci, co ci szeptały? Nie bardzo. Jedynie takie urywki jak zabij wszystkich kopaczy i wyeliminuj strażników. To już znam. Coś jeszcze? Zastanów się spokojnie przez chwilę. Tak, prawda. Przypominam sobie jeszcze jedną rzecz. Zaraz potem jak nas... nie mam pojęcia. Co ty nam tam dawałeś? Otrzymywaliśmy dalsze rozkazy od tego głosu w naszych głowach. Myślę, że... nie, źle. To były inne nakazy. O, tak to było! Mieliśmy pozbawić życia wszystkich w kopalni, a potem... potem mieliśmy... tak, właśnie, mieliśmy naprzeć na wioskę. No dobra, i co dalej? Potem wcale tej wioski atakować nie mieliśmy, ale ten głos bełkotał coś, że my... No cholera, nie mogę sobie przypomnieć! Spokojnie, Liam. To może być coś ważnego. Jeszcze raz, jak brzmiały te nowe rozkazy? Szukać. Mieliśmy czegoś szukać. Nie, kogoś mieliśmy szukać. Tak, teraz jestem co do tego pewien. Mieliśmy szukać jakichś zbiegłych więźniów. Imion jednak nie pamiętam. Przykro mi. W porządku. I tak mi pomogłeś. Zbiegłych więźniów. No to chyba chodzi właśnie o nas.
i o naszych właśnie ziomków, nie? Tak to rozumiem. Czyli no rozkazy takie były, no. Dość oczywiste. Pozbyć się wszystkich, tutaj kopalnie od środka jednak. Od początku w ogóle, czyli oni dostali runę. Wszyscy runy, żeby później no zamienili się w te szkielety. I żeby wszystko po prostu od środka jakby zniszczyć, nie? Kopalnia, strażnicy. I następnie by mieli najechać na wioskę. Teraz na szczęście jest straż. Jakby nie było straży, mogłoby być źle. I jakby się im udało najechać na tą wioskę, nie? Ale na szczęście się nie udało i na szczęście jest też straż. Oby teraz się tam nic złego nie zadziało. Mam nadzieję, że wszyscy będą żywi, bo wiecie jak to jest. Czasami tu wrócimy nagle do wioski i tu mogą być martwi wszyscy. Chociaż mam nadzieję, że nie. Raczej nie. Bez przesady. I później po wiosce mieli nas odnaleźć, nie? Tak to zrozumiałem. O, szkielet. Pomniejszy czy... Tak, trzech nawet szkieletów. No tak, no bo też jednak wkroczyliśmy w ten trzeci rozdział i jest teraz troszkę jeszcze bardziej niebezpiecznie. Więc nowe potwory się pojawiły. No i będzie trzeba no, na siebie ponownie bardziej uważać. Ale wracamy jak na razie do tej wioski i zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało. Po kolei porozmawiamy sobie, zrobimy te zadania, które będziemy mogli tutaj zrobić. Będziemy musieli również do Asrandara chyba wrócić. Poziom, jeszcze troszkę do poziomu nam brakuje, ale zaraz coś wykminimy, jeżeli chodzi o zręczność. Talon, właśnie. Pozdrowienia od Brenta. Twój dawny kumpel chciałby, abyś mu się w końcu odpłacił. Ach, i miałem ci dać jeszcze ten pierścień. To rzeczywiście jego. A co tam u tego starego nieroba? Pewnie mu w międzyczasie ta straż trochę zbrzydła, co? Mniej więcej. Na razie strzeże kopalni. I chyba mu się tam trochę nudzi. Ludzie, ten to zawsze ma jakieś problemy. Ja bym się cieszył, gdybym był w jego skórze. Ja musiałem się przyglądać, jak kilku moich towarzyszy walczyło po drodze ze śmiercią. Mogę cię zapewnić, że to nie był miły widok. Właśnie po to tu jestem. Brent chciałby, abyś przejął jego robotę w kopalni, a on zająłby twoją posadę. W ten sposób obaj bylibyście zadowoleni. No, brzmi nie najgorzej. Stanie na warcie w kopalni jest na pewno znacznie przyjemniejsze od wybijania tu tych wszystkich bestii. Ale wiesz, to nie jest koncert życzeń, tylko straż. Bez pozwolenia Rodana nie mogę się stąd ruszyć, choćbym chciał. Jeśli on się zgodzi, to bardzo chętnie się z Brentem zamienię. No zobaczymy, zapytamy. Może się zgodzi, powinien, myślę. Dobra, no tutaj Laurent chciałby tego gulaszu sobie znowu spróbować. Także na razie u niego nic. Takis, u niego też nic jak na razie. Westin. Możemy posprawdzać tych, którzy mają imię jakieś tam, nie? Tych strażników, może coś tam pojawi się. Janemir, rury poskutkowały. Poczekajcie, bo też było... No ma nowe jakieś tam zwoje. Czyszczenie ożywieńca, przyzwanie demona, grom. No dużo zwojów. No ma też coś tam na HP i tak dalej, ale no to jest kurde drogie dość. Runy poskutkowały. Dostarczyłem je szkieletom, a one przemieniły się z powrotem w kopaczy. Doskonale! Bardzo mnie to cieszy, że zdołaliśmy pomóc tym biednym duszom i zadać w ten sposób solidny cios poplecznikom Beliara. Niewielu odważyłoby się pójść do tej jaskini, żeby ratować tych nieszczęśników. Wykazałeś się prawdziwym aktem odwagi. Wszyscy ludzie z wioski są ci niezmiernie wdzięczni. Dzięki za uznanie, Jenemirze. Tylko wiesz, nie zapominaj, że gdyby nie ja, w ogóle byście takich problemów nie mieli. To jest tak jak w małżeństwie. Te dwie osoby mają do czynienia z problemami w związku, których nigdy nie mieliby jako osoby samotne. Mimo to większości ludzi wcale nie przeszkadza złożenie świętego ślubowania. Wiele razy już się nam przysłużyłeś, dlatego będziemy cię wspierać, niezależnie od ścieżki, jaką obierzesz. Weź proszę jeszcze to złoto jako małe podziękowanie od nas. Po tej całej charówie pewnie będziesz zmuszony uzupełnić nieco swoje zapasy. No... Dzięki, Jenemir. Jenemir doniósł mi o twoim niezwykłym poświęceniu dla jego wioski. Wyrazy uznania. W porządku, ale mam do ciebie jeszcze kilka pytań. Można się już dostać do miasta? Do Tarenis? Bez szans. Tylko kupcy i straż jeszcze ma na to pozwolenie. W takim razie się do was zaciągnę.
Ja muszę się dostać do tego miasta. Chcesz dobrowolnie wstąpić do straży? Cóż, to naprawdę chwalebne z twojej strony, ale niestety nie mogę ci pomóc. A to dlaczego? Przecież zawsze cieszyliście się z nowych rekrutów. Tak, to prawda, ale nowi rekruci mają się zgłosić wpierw do komendanta Horaka w Tarenis. On sam decyduje, czy ktoś się na tego rekruta nada. Ja ci niestety pomóc nie mogę. Aha, czyli nie możemy zostać strażnikiem, bo musimy wejść do miasta. Nie możemy wejść do miasta, bo nie jesteśmy strażnikiem. Okej. Okay. Jak tam Starenis? Sytuacja jest dość napięta, ale przynajmniej jest spokojnie. Nie odnotowano żadnych wtórnych ataków, odkąd pozamykano bramy. Miasto było atakowane? Właściwie to było to tylko kilka grasujących tam goblinów. Żadnej agresji zbrojnej, ani nic z tych rzeczy. Bramy zostały po prostu zamknięte dla pewności, w celu ochrony mieszkańców. Co oni w ogóle mają z tymi goblinami? Jakoś tak często są... Kurde, poruszane te tematy z tymi goblinami, jakby te gobliny były nie wiadomo jakim przeciwnikiem. Tak samo szliśmy tutaj z tymi strażnikami do wioski. Gobliny stały na ścieżce. Dla strażnika to jest jeden hit czy tam dwa, dla nas jeden. I kurde, poradziliśmy sobie, nikt tutaj nic, żadnego uszczerbku na zdrowiu nie poniósł. A oni później mówią, że o, zostaliśmy zaatakowani przez gobliny. Co to w ogóle ma znaczyć? Ja nie wiem, nie ogarniam tego. Co oni mają z tymi goblinami? Ja pierdzielę. Co zresztą wyspy? Tego nie wiemy. Od pewnego czasu nie pojawił się tu u nas ani jeden kurier. Ani z gospodarstw, ani z obozu najemników. A dopóki sytuacja jest jeszcze tak zawikłana, to gubernator na razie nie ma zamiaru wysyłać żadnych oddziałów, aby dokładniej zbadać sytuację. A poza tym, o czym jeszcze mógłbyś mnie poinformować? Ach, wszystko to praktycznie tylko plotki, żadnych faktów. Ciężko ocenić, co jest zgodne z prawdą. Augarstwa te głoszą coś ponoć o orkowych patrolach i czarnym magu. Trochę to straszne, że to wszystko ma teraz miejsce na tej wyspie, ale na razie żadnych jedyne przekonujące zeznania, jakie mamy, pochodzą od naszego zaufanego drucha Abana. Ostatniego posłańca obozu najemników, które udało się zdobyć w Tarenis, że piraci wrócili. Rozbili znowu swój obóz daleko na północnym zachodzie wyspy i nawet się tam dość nieźle budują. Jednakże większa część ludzi zajmuje się tam jakimiś wykopaliskami. Nie udało nam się niestety ustalić, czego tam szukają. Talon chciałby pracować za Brenta w kopalni, jeśli oczywiście wyraziłbyś na to swoje zezwolenie. Ja nie pisnę ani słowa. Co jest z tym Brentem? Może jeszcze chce porzucić służbę dla straży? Nie, obaj chcą jedynie zamienić się swoimi stanowiskami. Talon idzie do kopalni, a Brent w przyszłości będzie czynił swoją powinność tutaj, na świeżym powietrzu. No dobra, zgoda. Bezzwłocznie zajmę się stosownymi dokumentami, chociaż po prawdzie to nienawidzę tej papierkowej roboty. Ale mógłbyś też w zamian wyświadczyć mi przysługę. Potrzebujemy wyjaśnić pewną sprawę. Do czego mam się dla ciebie dowiedzieć? Udało nam się po drodze oswobodzić most z tych potworów i nareszcie można znowu swobodnie przez niego przejść. Niemniej jednak ciągle atakowały nas od tyłu inne bestie. Pamiętam jaskinię, która musiała się za tym mostem znajdować. Dowiedz się, czy nie stacjonuje tam czasem jakaś większa grupka przeciwników. Jeśli tak, to zadbaj o to, aby położyć temu kres. Jeśli mielibyśmy kiedyś wrócić do Tarenis, to nie chciałbym znowu wpaść czasem w jakąś zasadzkę. Zasadzkę? Niestety. Po drodze do tego miejsca zostaliśmy odcięci od naszej awangardy. Próbowaliśmy ich dogonić, ale zanim przebiliśmy się do mostu przez zastępy goblinów, było już niestety za późno. Aha, znowu gobliny. Co jest z tymi goblinami w tej, na tej syterze? Ja pierdzielę. Hej. Zapłaciły za to własną krwią, ale chcę być pewien, że żadne się już tam nie kręcą. W porządku. Natychmiast ruszam w drogę. Dobra, no... No dobra, no było trochę tych goblinów tam, nie? Ale przez chwilę ja myślałem, że coś tutaj się zadziało. Tak to kurde brzmiało, nie? Tak nagle jakieś dźwięki, czarny ekran i ja myślałem, że tutaj coś się zadziało, nam opowiadał historię. Ja pierdzielę, dobra, jest git. No nic, no. Może... Nie no, co to tam gobliny i tak zresztą, no. Ale było ich... Patrzcie, i my
Musimy iść sprawdzić tą jaskinię sami. I wyczyścić tą jaskinię z goblinów, jeżeli tam będą, nie? Bo ten most, no wiadomo, już jest oczyszczony, tak mówili. Ale ich było w cholerę, tych strażników. I oni sobie z grupką jakiś tam... Ach, szkoda gadać. Naprawdę, szkoda gadać. Idziemy do Bołata. Ktoś chce od nas? Oho, nowy z cechami katapulty. U mnie jesteś zawsze mile widziany. Nie rozumiem. No, że poprawiłeś umiejętności dokładnie z taką prędkością, co pocisk wystrzelony z katapulty. To chciałem powiedzieć. I jeszcze na dodatek straż do nas zawitała. Wspaniały wyczyn, naprawdę. Chodź, oblejemy to. Nie moja zasługa. To komendant Rodan załatwił strażników, nie ja. I jaki skromny. Gwarantuję ci, że bez twojej pomocy żadnej straży by tu wśród nas teraz nie było. Nie, mój przyjacielu. Naprawdę, wyraźnie się do tego przyczyniłeś. No, na zdrowie! Dzięki za piwo, ale teraz już chyba powinienem. Pewnie. Jeszcze tylko jedno. Straż w końcu całymi dniami tutaj siedzieć nie będzie. No dobra. Dzięki za gościnę, ale chyba już czas. Na rundkę finałową, dokładnie. Zacny z ciebie jegomość. No, to za ciebie. Dzięki, Bomat. To była naprawdę miła popijawa. Oj tak. No to trzymaj się tam. No, takie szybkie piwka to... Właśnie. Chyba trochę za dużo wypiłem. Za szybko, przede wszystkim. Teraz bardzo ostrożny. O nie. Ale dziwnie. Dobra, a wiecie co? Idziemy w kimono. Bo niedobrze aż się robi, patrząc na ten ekran. Jakoś to tak chyba nie działa do końca, nie? Troszkę inaczej. Chyba. O nie! To nie pomogło. Dobra, sen jednak nie pomaga. No takie coś, no musimy przeboleć jakoś to. I wiecie co? Ale co, kurde, oczy bolą od tego. Lepiej się do tego nie mieszać. Nie wiem, no, Kapitana Bombę na pewno ktoś tam czasem ogląda. I jak powiedział Bobat, jaki skromny, to sobie przypomniałem taki pewien tekścik. Nie chcę tutaj klnąć, ale... Chociaż to nie jest przeklinanie, ale od razu mi się przypomniał taki jeden tekst. Skromny jak skurwol. Nie wiem, kto ogląda, to będzie wiedział, o co chodzi, ale normalnie tylko powiedział takie zdanko i od razu mi się o tym przypomniało, także śmiesznie. Dla mnie śmiesznie, nie? Jak tak, wiecie, oglądam, nie? Oglądałem dużo kiedyś bardziej, to znaczy i tak od razu mi się przypomniało. Dobra, no chciałem zobaczyć ten handel, no jakieś tam miecze fajne i coś i tak dalej, no ma. Łuki się co prawda nie zmieniły, co jest dziwne. Nie ma po prostu w sensie lepszego. No trudno się mówi. Ale w takim razie... Ma jeden eliksir zręczności więcej. I dobra. Musimy zrobić takie coś. Bo my też dostaliśmy... A dobra, bo mi się teraz przypomniało. Jak otworzyłem EQ. Gruby mieszek jednak nie wytrzymał w nim żadnego złota. Dostałem go... W ogóle co to za zawartość dziwna. Jakaś ciekawostka podobno tu jest. Mi tam pisaliście, że mu otworzył, bo zapomniałem. W zwłokach on gdzieś tam leżał. Niedaleko mostu, na dole. Jakby pod mostem bardziej chyba. Pancerz? Kurierów Sytery? Aha. I ja sobie tak chodziłem z nim ciągle w tym mieszku, kilka chyba odcinków. Dwa odcinki wstecz mi chyba ktoś tam pisał o tym, a jeszcze wcześniej go znalazłem, ten mieszek. I on jest, no, 10 więcej obrona przed bronią, 15 aż przed strzałami, no i 5 ogień więcej i 10 ogólnie magii. I no, jest ładniejszy. To jest ten wodnego kręgu z Gothica 2, Noc Kruka. Fajnie, dobra. Ale jeżeli chodzi o zręczność, mamy 21 punkty nauki. Punktów nauki. Włóki tak to umiejętności no nie dodawałem i raczej nadal będę w tą zręczność szedł, żeby mieć jej więcej. I zrobimy tak. Jeżeli próg jest nadal identyczny i nadal będzie mnie uczył, będziemy mieli 83 zręczności. Wypijemy miksturę, będzie 86. Wypijemy drugą miksturę, będzie 89. Jeżeli będzie nas na to wszystko stać, będzie trzeba posprzedawać coś i tak dalej. I mamy idealnie
Ja pierdzielę, jak to się dobrze złożyło, Goblinią Jagodę jedną na 90 równe zręczności. No bo tam jeden punkt nauki, no to nam jak zostanie, to nic z nim nie zrobię, bo i tak jest jeden punkt na zręczności za dwa punkty nauki, nie? Także tylko módlmy się do Hinosa o to, żeby ten próg zręczności był identyczny, czyli 5 za 10 i będziemy mogli założyć najlepszy łuk, prawdopodobnie, było na 90 zręczności, długi łuk, bo innego u kupca tutaj nie ma, ani innego jeszcze no, żadnego nie spotkaliśmy, także jest opcja, że to jest najlepszy łuk w grze, w tej wersji gry, o. Więc nie będzie trzeba nic innego robić, chociaż żadnego pierścienia innego ani amuletu na zręczność niestety nie można ogarnąć, bo w sensie bomat nie ma, nie? Może gdzieś tam gdzieś leży w grze czy coś, nie wiem. Ale teraz będzie trzeba ogarnąć hajs, bo sama jedna mikstura kosztuje 800. Na początku może zerknijmy na mieszki. Jakieś tam mamy niby. O nie, to jest tytoń. Okej, okay, czyli 800, 1600, 2600 musimy mieć, żeby kupić dwa eliksiry i ten łuk. No to dużo, nie? Także, no co? Zobaczymy. Może się uda ogarnąć tyle hajsu. No i dobra. Sprzedajemy. Te miecze nie jest nam potrzebne w ogóle. A musimy wyciągnąć 2600 złota, także... Sami wiecie, o co chodzi. Eliksir ducha na przykład, maksymalna mana. Można sprzedać. Smocze korzenie również jeszcze mieliśmy. Nie jest nam potrzebna siła raczej w ogóle już. Sprzedajmy je. Amulet magii. Jeżeli będzie nam potrzebna mana, możemy sobie założyć starożytny pierścień. Albo możemy go sprzedać teraz. On by nam dał 750 aż złota, chociaż jesteśmy 2600 blisko, ale wiadomo, że zawsze by było... Lepiej było też strzał trochę kupić. Ale wiecie co? Sprzedajmy ten amulet magii. Sprzedajmy ten pierścień życia. Ten pierścień many 5. Już mamy 2600. I jeszcze... Te pierścienie, łyżka, jakaś piła, nie jest mi to potrzebne. Skała krystaliczna, siarka, niech może będzie w razie czego. Patelnia nie jest mi potrzebna. Woda święcona też może w razie czego, niech będzie perła. Owcza skóra niepotrzebna. Złoty pierścień, bryłka złota. Złoty naszyjnik. Jakieś młotki. Skóra trolla, sprzedajmy. Skóra dzika. Po dwa, ale sprzedajmy. Skóra wilka, po dwa, ale też sprzedajmy. Cię stwora. Bloki dwuręczne, właśnie. 750 aż to kosztuje. 250 expo w ogóle mamy z tej księgi. Tylko teraz tak, bloki dwuręczne, wiecie, raz jedna księga była nam potrzebna. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Do questa i ją oddaliśmy. Na jedną rękę, bo mieliśmy chyba taką księgę, tylko na jedną rękę. I ciekawi mnie, czy ta osoba nie przyjęłaby takiej drugiej właśnie księgi też na dwurękę. Na razie tego nie sprzedawajmy. Ale jeżeli chodzi o zebrane doświadczenie, to możemy to przeczytać. Rozumiem. Ono nam zniknie, ale mamy 250 expa. I możemy kupić te eliksiry zręczności. I od razu długi łuk. I po prostu miejmy nadzieję, że te progi, jak już mówiłem, będą takie, o których myślimy. Tyle strzał, myślę, że jak na razie wystarczy. 369, w sumie to bardzo dużo to jest. Także na razie nic nie pijemy, nic nie jemy i tak dalej, bo niestety to co tam piliśmy, eliksiry i tak dalej, niestety doliczało nam do progów nauki, szkoda. Ale robimy tak. Szybki śledź. Nie zaczepiaj mnie teraz starszy, bo ja tutaj zaraz wrócę, spokojnie. Wiem, że coś tam chciał. Do myśliwych wrócimy. No nie. Ej, mam ci coś do przekazania od tej Niory. Dokąd ona w ogóle poszła? No właśnie o to chodzi. Skoro teraz my stoimy tutaj na warcie, to chciała od tej pory mieć baczenie na pola z rzepą, żeby bestie czasem tych rzep nie zeżarły. Dlatego właśnie w ciągu dnia tam ją znajdziesz. Okej, spoko. Na polu z rzepą, dobra. I też w ogóle z Niorą to przecież mamy... Kurde, jeszcze te nowe potwory.
Niorom też przecież mamy no, te zadanie stare takie, bo ona nas miała uczyć tej siły, nie? I to musimy jakby wykonać sobie też. Ale nowe potwory, preriowe ścierwojady, kolejne po lewej stronie, zębacze też były, jaszczury, także no sami wiecie. Prawie obowiązkiem myślę jest to, żeby posiadać ten najlepszy łuk, który jak na razie no... mamy ten dostępny, nie? Dobra, dziczki niech sobie spadną, bo my mamy jeszcze śledzia działającego. To może nie będzie koniecznością ich teraz wybijać. Kolejny zębacz po lewej stronie. Kolejne wilki. Jeszcze nam działa szybki śledź. Można powiedzieć, że... powinien nam wystarczyć do samego obozu. I tak zaraz to będziemy kończyć, ale będziemy mieli dużo czyszczenia. Oj, będziemy mieli dużo czyszczenia. I w sumie to... możemy to zrobić teraz tutaj z tymi wilczkami, bo... one są i tak na hita. Także w razie czego to wszystko pozdejmujmy, co nam tutaj na tą zręczność daje, nie? Mamy niby 60 i ten próg był właśnie taki w kopalni u tamtego gościa. I miejmy nadzieję, że będziemy mogli więcej się tej zręczności nauczyć, czyli tyle ile chciałem, chociaż do tych 90, żeby dobić. A nie, tu jest jedna ręka u Tolepa. O, w sumie już przestał działać ten szybki śledź, czyli prawie że idealnie. Chcę być. Za 15. Ja pierdziel, no i moje plany zostały pokrzyżowane. No jeden level mi jest potrzebny w takim razie. Czyli jak na razie nie pijmy nic tych mikstur. I zrobimy sobie tak, że po prostu no będziemy musieli wbić jeden poziom, nie? Jeden poziom będzie 5 zręczności. Dwa eliksiry to będzie 6. Kolejne, jedna goblinia goda. Kolejna 1. Także idealnie będzie 90, tak jak liczyliśmy. Ale no trzeba poziom wbić, także możemy wrócić w sumie tak, że do wioski. Zobaczę w ogóle z tymi questami co i jak i tak dalej, juniory. Może jakiś quest po prostu jest do odebrania, nie? Do wykonania, w sensie, że będzie można wykonać. Albo jakiś nowy będzie. Bo expa coś tam dostaniemy może, tak to? Do expimy na potworach, żeby mieć ten kolejny poziom, żeby mieć łuk i tak to będzie wyglądało. Ale na tym jak na razie zakończymy. Także trzymajcie się. Do kolejnego. Cześć.